I ruszymy! To jest wielki finał! Bajka teraz na razie jeszcze nie! Na razie jeszcze one walczą tutaj, dopiero po jakichś 300-400 metrach będzie wiadomo, kto prowadzi. Bajka na razie na drugiej pozycji. Tutaj jest bardzo ostra walka na tych pierwszych metrach. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Na razie trójka. Jest Majka na drugiej pozycji. Na razie Ania jest na razie czwarta. O, teraz jeszcze nie wiadomo kto. Jeszcze nie wiadomo. Teraz jest Cecilia Ravanel. Ona na razie nas bardzo szybka. Teraz lewy wiraż. Po schodach zjeżdżają. Teraz będą chciały się bardzo szybko na ten prawy wiraż udać. Szybko i teraz od razu zakręt. Cecilia Ravanel. Ona znakomicie jeździ technicznie. Płynnie wchodzi w te wiraże, ale Majka tu za nią. Zobaczymy, teraz Majka przyspiesza. Postara się chyba zaatakować na tym lewym wirażu. Teraz jeszcze jednak Cecil jest na pierwszym miejscu. Majka jakby skupiona do ataku. Na drugiej pozycji będzie walczyć. Teraz na lewym wirażu, teraz wyskoczyła. Jednak wyskoczyła Katie Compton. Ależ tu się prowadzenie zmienia. Chyba do ostatnich metrów będzie zacięta walka o zwycięstwo. Zobaczymy, jeszcze chwila, jeszcze teraz się wyłonią. Tak, ale teraz Majka jednak na tej prostej wyrwała do przodu i wyprzedziła Katie Compton. Teraz jeszcze będą walki, tak, do ostatnich metrów. Dopingujmy gorąco, cały rynek dopinguje Majkę Wloszczowską. Majka prowadzi z numerem 5, ona teraz stara się stawać na pedały. Ostrożnie, będzie ostry wirasz w prawo. Panią Katrin, ale jeszcze walka nie rozstrzygnięta. Teraz zawalkowa mają przeciwniczka. Zjeżdżają po schodach ratusza. W razie Majka prowadzi, ostry wirasz w prawo. Czy wygra? Jeszcze raz w prawo. Oj, proszę Państwa, ależ to jest walka. Teraz w lewo. Teraz w lewo będzie szczęśliwa. Teraz ją zaatakowała, ale Majka się nie daje. Jeszcze, ale teraz jeszcze walka. Jeszcze, niestety. Tak, teraz jeszcze Katrin Compton. Ale Majka nie. Jeszcze. Ale Katrin Compton. Ale brawa dla Majki. Na niezwykle ambitną walkę. To jest jednak prawdziwy sport. No, aż ochmureliśmy na tej rywalizacji. Cały czas. No. Mamy pierwszy finał za nami, ale to była walka. Myślę, że się na mieście skończy podobnie. My też nie zagrażujemy. Brawo dla zwycięzcy! Koleżanka, Maja Wloszczowska, Jelenia Gora trafiłem w ten rejs! To jest Jelenia Gora! Brawo! Jeszcze raz podziękujmy im brawami!